przypadku krola, musisz płoniętkę sobie wpiąć do punktu centralnego. Bo kluczowe jest... Dobra, nie ma krola, dobra. Kluczowe jest, żeby ten punkt, dolny przyrząd, zaciskowy był jak najniżej. Jak wepniesz płoniętkę za pomocą karabinka, to ci ją podniesie i będzie bardzo blisko tego szanta, który będzie płoniętką. Będziesz miał bardzo mały ruch po prostu. I to będziesz powolny, zmęczony i generalnie nie o to chodzi. Lepiej płoniętkę wpiąć w punkt centralny. Nie jest to dowolne, bo jak ją wepniesz tak, to ci się będzie ta rączka wbijać w ten. Wpinamy tak. Nie? Rączką na zewnątrz. No i jak już mamy to wpięte rączką na zewnątrz, to możemy sobie z powrotem dopiąć uprząż. Zaciągam sobie tą uprzążkę piersiową i muszę oczywiście wpiąć do uprzęży piersiowej również płonietkę, bo inaczej nie będzie chciała mi wybierać sama, a taki jest nasz cel, żeby jednak ten wymieniony krol wybierał sam. I wpinam sobie górną płonietkę tu w górną. I już jakby krola mam, płonietkę zastępuję w znany mi sposób, czyli szantem. I ten sposób pozwala na dość sprawne poruszanie się po prostu w tempie zbliżonym. Bo są też inne patenty, zaraz ci pokażę, ale ten jest najszybszy. Jeśli masz do wyjścia tych pionów trochę, typu 50 metrów, to jest w zasadzie jedyny godny sposób. Ale pokażę ci, co robić za chwilę, jak masz tych pionów mało. I niekoniecznie chce ci się uprząż rozpinać, no i wiesz. Coś szybszego. Ale, ale w każdym razie to... To działa jest ładnie. Patent taki najwygodniejszy. Jesteś w stanie to dość na dłuższe fajnie te, sobie no. podchodzić, bo on ci sam wybiera. Okej. Okay. Jeszcze jak szybko, po nodze puścić, to leci. I z tego układu będziesz się przepinał do sytuacji, gdzie nie masz rolki i zjeżdżasz w pół wyblince i w szancie. W pół wyblince i w szancie. Czyli do pół wyblinki HMS-ik. Lina, co wychodzi z płonietki. No czy akurat w tej sytuacji, no jak tam będziesz w jaskini, no to... Zakładamy, że nie zgubiłeś i krola, i płonietki, tylko... tylko z samą rolką... nie zgubiłeś i rolki, i płonietki, tylko... samą rolkę i krola i rolkę, tylko samą rolkę, że krola jeszcze masz, żeby, bo ja teraz chcę, wiesz, wypiąć krola i usiąść tą płonietkę i usiąść w półwyblince. Żeby usiąść w półwyblince, musi być zablokowana flagowym, a flagowy, czy tam karabinkiem, czy dowiązany do tego, musi być też zabezpieczony. Czyli wyblinka, półwyblinka jest moim węzłem zjazdowo-asekuracyjnym. Zastępuje mi, wiesz, rolkę. Flagowy jest zabezpieczeniem półwyblinki, a ten karabinek jest zabezpieczeniem flagowego. Tak to po prostu. I sobie, wiesz, teraz mogę wypiąć płonietkę i zasiadam w tej półwyblince. Troszeczkę... Za dużo było tego luzu, nie siadłem w niej tak zupełnie. Ląż mi się napiął, no nie? Że wiszę w lążu od szansa.
mogę sobie, jeśli mam bardzo mało, go zerwać, a czasami mogę z powrotem, jakbym miał tego luzu bardzo dużo, mogę sobie z powrotem wpiąć tą płonietkę, czy tam krola i na nim po prostu trochę zejść. Albo o, podejść. Bo ja miałem tak mało tego, tak mało mi brakowało, żebym tego szanta mógł zrywać, no nie? I bym sobie spokojnie osiadł. Ale czasami jak jest dużo i nie chcesz go aż tak, żeby szarpać się z nim, to możesz wybrać trochę luzu. Jak chcesz wybrać luz, to ona przeskoczy. Teraz jak wybierzesz, to w zasadzie nic się nie wydarzy. To po prostu trzeba ten luz wybrać, tak żeby nie przeskoczyła. Czyli wpychasz ten luz w półwyblinkę, przepychasz go przez cały węzeł. O, i teraz już tego luzu praktycznie w ogóle nie ma. To sobie blokujesz flagowym. Starasz się go zablokować bardzo ciasno przy półwyblince, że on jak się będzie napinał, to żeby za dużo tego luzu nie wygenerował po prostu. Bo im więcej, im dalej go od półwyblinki zawiążesz, tym on... Flagowo oczywiście wiążemy wokół tej liny, która będzie napięta. Tej co idzie z półwyblinki do góry. Pyk. Mam już flagowy, tego sobie mogę zabezpieczyć. Jak już jest zabezpieczony, to z powrotem siadam. I już jest lążek całkiem luźny, no nie? Także mogę sobie teraz zjechać na tej półwyblince, czyli odblokowuję flagowego. Przypominam, że wyrywamy linę z flagowego od razu do góry, żeby była zablokowana ta półwyblinka. I sobie zjeżdżam. Awaryjny rodzaj zjazdu bez rowu. Okej. Okay.